ci z was, co byliście na piątkowej ewangelizacji wieczornej, mogliście być świadkami ciekawego zajścia. Był tam pewien człowiek, który przez 3 godziny zapamiętale robił z siebie idiotę, ale robił to z wielkim samozaparciem, że zacząłem się temu przyglądać i rozebrał się do połowy. Na końcu zresztą nie omieszkał pokazać nam tyłek do kamery, więc poinformowałem go, mówię, człowieku, mówię, do końca zdejmij te spodnie, będzie kino. Pójdziesz do internetu, pójdziesz, to cały świat będzie widział później. Ale było rzeczą ciekawą. Człowiek ten wydawałoby się pałający nienawiścią, agresją, tak naprawdę był zupełnie nieszkodliwy. W ogóle nieszkodliwy. W ogóle nieszkodliwy. W ogóle. W pewnym momencie zrozumiałem, że to jest prorocza informacja, żeby ludzie mogli oglądać, jak funkcjonuje diabeł. Diabeł, który dużo huczy, dużo wrzeszczy, robi z siebie nie wiadomo kogo, ale kiedy podchodzisz do niego blisko, podszedłem specjalnie do niego blisko, spojrzałem mu w oczy i widziałem strach w tym człowieku. On się bał. On się bał. I pamiętam z zadziwiającą trzeźwością, kiedy spojrzałem mu tak w oczy, byłem blisko niego, zapytał, ty naprawdę w to wierzysz? Ja powiedziałem, naprawdę. Mówi, szacun. I za chwilę znowu przeskakiwała klepka i robił znowu swoje głupstwa. Biegał, skakał, kręcił się, mało tam na rzęsach nie chodził. Ktoś głosił, ten chodził, człowieku pół nogi tam za nim i coś przedstawiał. Ani razu nie zrobił niczego, co mogłoby być zagrożeniem. Chcę, żebyś zrozumiał bardzo ważną kwestię. Diabeł to nie jest groźna postać. To Kościół robi z diabła groźną postać. Od 1000 lat to Kościół to robi. To Kościół wylansował diabła. To on nadał mu rangę, rozumiecie? I on uczynił go wielkim. W 4 rozdziale Ewangelii Łukasza jest napisane, że Jezus pełen Ducha Świętego powrócił z nad Jordanu i był wodzony w mocy Ducha na pustyni i przez 40 dni kuszony. Znacie to. On go kusi, diabeł go kusi. Diabeł doprowadza do tego, że Jezus staje w sytuacjach, w których albo może się poddać, albo może pójść dalej. Ale Jezus nigdy się nie poddaje tam. On cały czas idzie dalej. I wiecie, co robi? Na każdą pokusę diabła odpowiada prawdą jakąś. I on nie może go tknąć. Kiedy diabeł nie może cię tknąć? Kiedy ty stajesz w autorytecie prawdy i zaczynasz tą prawdę manifestować. On nie może cię tknąć, on jest bezradny. Bezradny jest. Choroba jest bezradna, bieda jest bezradna, głupota jest bezradna. Rozumiesz? On dużo krzyczy. To bezzębny pies. Kiedy on zaczyna móc naprawdę coś robić w twoim życiu? Wtedy, kiedy ty nadasz mu rangę. Pamiętaj, jesteś synem, córką Boga. To ty jesteś jak Chrystus na ziemi. Ludzie, to my ustanawiamy to, kim kto jest i z jakiej formacji w ogóle funkcjonuje. To my nadajemy rangę i my odbieramy rangę. To my wiążemy i my rozwiązujemy. To my. My nie jesteśmy zdani na to, co się dzieje wokół. Rozumiesz? Ja chcę, żebyś, studiując kiedyś ten 4 rozdział, zobaczył, jak Jezus reagował. Jak on reagował?
Diabeł mówi, zrób to. Proponuje mu to. On mówi, napisano, powiedziano, ustanowiono. Zobacz, co zrobił. On z góry na niego patrzy. On mówi, to już jest ustanowione. To, co ty prezentujesz, jest niczym. Ale spróbuj nadać mu rangę. Spróbuj. On zacznie się uzbrajać. Zrozum, tylko ty możesz uzbroić diabła. Tylko ty. Diabeł jest rozbrojony. Ale Kościół może go uzbroić. Jak? Nadając rangę jego osobie. Zrozum to. Ja postanowiłem w swoim życiu w ogóle nie nadawać rangi diabłu. Kiedy widziałem tego nieszczęsnego człowieka, który, kiedy śpiewaliśmy, że Jezus jest Panem, Jezus zwyciężył, on w ogóle rytmicznie tańczył. I Bóg do mnie mówi, przecież diabeł tańczy, jak mu zagrasz. W ogóle diabeł tańczy, jak mu zagrasz. On wam niczego nie psuje. Wiecie, ile ludzi oddawało życie Jezusowi? On pajacował na środku, a ludzie klękali i oddawali życie Jezusowi. W ogóle ludziom nie przeszkadzało, że jakiś pajac z gołą dupą do połowy gdzieś się wierci po środku ewangelizacji. Wiecie dlaczego? Bo Kościół nie nadał temu rangi. Bo Kościół nie był w tarapatach emocjonalnych. Bo Kościół się nie bał. Bo Kościół nie powiedział, jaka straszna sytuacja. Coś strasznego się wydarza. Jaka okropna rzecz. Ktoś nam psuje szyki. Ludzie, nikt nam nie może popsuć szyków, jak my sami sobie szyków nie popsujemy. Rozumiecie? Nikt. Nie przeceniajmy diabła. Kiedy będziesz dzisiaj oddawał chwałę Bogu, bardzo cię proszę, żebyś diabła ustawił tam, gdzie jest jego miejsce. I Chrystusa podniósł tam, gdzie jest jego miejsce. Żebyś nie zamieniał Chrystusa z diabłem. Żebyś nie zamieniał tych miejsc. Nie nadawaj rangi diabłu. Cokolwiek ty dzisiaj przeżywasz, jakiekolwiek trudności, ludzie, my wszyscy jakieś trudności przeżywamy dzisiaj. Każdy z nas. Każdy przechodzi jakieś przełomy, każdy rusza gdzieś do przodu, każdy coś zmienia w swoim życiu. Niektórzy są w jakichś formułach cierpienia, inni zwyciężają, rozumiesz? Każdy z nas coś się dzieje. I diabeł do każdego z nas podchodzi. Proszę cię, uznaj, że on będzie tańczył, jak ty zagrasz. Niech on tańczy. Nie bój się, że on tańczy. On ci nie popsuje szyków. To jest nikt. Po prostu nikt. Ojcze, my uwielbiamy ciebie za to, kim jesteśmy. Wywyższamy ciebie, święty, potężny Boże. Ty, który jesteś wiecznym królem. Ty, który jesteś niesamowitym Bogiem. Ty, który jesteś i który powiedziałeś Mojżeszowi, że jesteś potężny Jahwe. Wywyższamy ciebie. Ogłaszamy twoje panowanie w nas i wokół nas. Ogłaszamy, że nie ma innego Boga. Ogłaszamy, że ty jesteś synem Boga, że ty jesteś naszym Panem, ty jesteś jedyną drogą, prawdą, że ty jesteś jedynym życiem. Uwielbiamy ciebie. Uwielbiamy ciebie, Jezus. Uwielbiamy ciebie, Królu. Bogatera, masa, kolorowa, sa. Dzisiaj jest dzień zbawienia.
Niebo rzuca się, wraca Jezus.
Duchu prawdy, duchu prawdy, duchu prawdy.
Jesus Christ.
zwycięża w każdy dzień. Thank you.
śmierci życia dar. Jedną krew to oczyszczenie, jedną życie chwałą dar. Jezus miłą, Jezus pieśnionego życia, królem z tym Bogiem, niepojętym Panem, znalazłam to, czego szukałam. Czy to są finanse, cokolwiek, co
ktokolwiek nad tobą panuje, a nie jest to Jezus, wzywaj teraz Jego potężnego imienia. On dzisiaj przynosi tobie ratunek, swobodę i ratunek. Jezus, my wzywamy Ciebie. My wzywamy Twojego potężnego imienia. Ty, który przyniosłeś zbawienie. Ty, który przyniosłeś zbawienie. Oh,
dostrzeżesz coś. Co? Jest problem. Jeżeli zobaczysz, że długo walczysz, że przepykasz się z jakąś prawdą, to to jest ukryty grzech w duszy. Podejmij teraz decyzję, że chcesz, aby w tym miejscu nastąpił przełom Boży. Że poniesiesz każdą cenę, bez względu na to, ile to będzie kosztowało. Nie bój się poddać tego. Oddaj każdą fałszywą perłę. Oddaj. Nie bój się. Nie bój się. Oddaj. Nieważne, jak to wygląda pięknie. To nieważne, co to jest. Czy to jest dobry grzech, czy zły grzech. Jeśli coś jest w duszy, coś, co ciebie zatrzymuje, coś, na czym się skupiasz, wokół czego chodzisz cały czas, to to jest coś, co ciebie niszczy. To nieważne, jak to święcie brzmi. To nieważne. 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 Może są takie racje w twoim życiu, które ciągle przeforsowujesz i widzisz, że to nic nie daje. Rozumiesz? Zobacz to. Zobacz, że być może każda wygrana kłótnia, ona przynosi jedynie rozdźwięk między tobą a innymi ludźmi. Zobacz, jakie to ma znaczenie w ogóle. Jaki to ma sens. Jeżeli coś nie ma sensu, to to nie jest Bóg. Jak coś nie ma sensu, to to nie jest Bóg. Przyjmujesz już jakąś naukę, ale widzisz, że to w tobie nie gra. Mówisz, że gdzieś inny jestem. U innych to działa, u mnie nie. Może wchodzisz w jakieś dziwne role. Może stajesz się zastępczą matką, zastępczym ojcem. Może tak coś robisz. Może w tym upatrujesz twoje szczęście. W ogóle zrzuć to z ciebie. W ogóle ci o to chodzi. Żeby tak żyć. Może masz jakąś porażkę, która w ogóle cały czas trwa. Wyjmij to. Powiedz, ja nie chcę w ogóle wokół tego chodzić już nawet. Wyjmij to z siebie. Więc Duchu Święty, przyjdź w te miejsce. Wolę nic tam nie mieć, niż mieć coś, co w ogóle mi nie służy w życiu. Na co ci to? O, twoje choroby wziął na siebie. Niemocy twoje poniósł, abyś jego ranami był uzdrowiony. Wolny człowiek. Wolny człowiek. Wolny człowiek. Wolny człowiek. Człowiek wolny to człowiek, który się w ogóle nie stara, a mu wychodzi. To jest człowiek wolny. Ja jestem wolny człowiek. Się starasz. Walczysz. To nie jest wolność. To jest ciężar. Jezus powiedział, jarzmo moje jest lekkie. 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 Lekkie jest jarzmo moje. Święty Duchu, święty Duchu.
wam przed ludźmi. Święty Duchu odwagi. Święty Duchu odwagi. Święty Duchu odwagi. Halleluja. Wyłóż się przed nim po prostu. Wyłóż się. Przekręć na drugą stronę. Przekręć na drugą stronę. Tak przychodzi Duch Święty, jak Samson, który rozerwał lwa na dwie części. Rozerwał lwa na dwie części. Obnażył środek lwa. Rozerwał. Tak przychodzi Duch Święty. Duch Święty. On nigdy nie tłumaczy twojej porażki. Nigdy. Do pijaka Duch Święty nigdy nie przychodzi i nie tłumaczy mu, dlaczego on pije. Do człowieka chorego nigdy Duch Święty nie przychodzi i nie mówi, dlaczego choruje. Nigdy. On nigdy nie tłumaczy grzechu. Nigdy. To ludzkie głowy sobie tłumaczą. Dlaczego? Czemu ja to tak robię? Pewnie mam rację, potem szukają w piśmie i znajdują różne wersety i mówią, o, to tak ja mam. Mówią, dlaczego ja tak mam? Ale kiedy przychodzi On, Duch Prawdy, to On rozrywa na części, On rozrywa. Jak tylko chcesz. Jak chcesz, wyjmij z siebie każdą rzecz, tok myślowy, emocje, przeżycie, stan twój i połóż przed nim. Nie chcę, nie chcę. Choćby w ogóle, choćby się wszyscy odwrócili teraz ode mnie. Choćby ludzie, których pozornie miałem blisko, się odwrócili, to ja teraz to robię. Więc przyjdź, Duchu Święty, w to miejsce. Nigdy nie powiedziałem przed Bogiem, że się nie boję. Przychodziłem przed Boga i mówiłem, boję się tej rzeczy, boję się tak żyć, ale wiem, że Ty jesteś Duchem odwagi. I potem przez wiarę wstawałem. Robiłem to, co On włożył we mnie, czego nie czułem. Kiedy do naszego małego miasteczka sprowadziliśmy cały autokar Szkotów, 60 Szkotów, do 8-tysięcznego miasteczka i zrobiliśmy ewangelizację w środku miasta. 8 tysięcy ludzi w mieście całym. Dziesiątki przychodziły do Jezusa na parkingu w środku miasta. Wczoraj chodziłem z córką i pokazywałem jej. Tam stałem i krzyczałem przez megafon, że Jezus zwyciężył. Bałem się. Nie miałem żadnego dobrego świadectwa. Ale uznałem to przed Bogiem. Dzisiaj masy ludzi z naszego miasteczka przestały chodzić do kościoła katolickiego i słuchają nas, oglądają nasze filmy. Starszych, młodszych, różnych. Dlatego, że nie bałem się mówić Bogu o tym, co we mnie jest i nie udawałem.
nie nakręcały spirali kłamstwa. Wyjmij to z siebie i połóż się Bogu, więc nie chcę. Jeżeli masz do kogoś żal, uważasz, że cię ktoś obraził, zawiódł, to są właśnie te rzeczy. Jakieś bóle wewnętrzne. Jak uważasz, że jesteś nikim, to są te rzeczy właśnie. Jak się boisz o coś, nie radzisz sobie. Jak masz problemy z pracą, jak masz ze mną problem, wyjdź z siebie. Bez Duchu Świętego mam z tym problem. Jedną stroną serca go kocham, a drugą w ogóle go cały czas krytykuję. Powiedział, że obciążyłeś mnie swoimi winami. To dobrze jest to obciążyć, obciążyć. Ktoś cię zranił, to twoja dusza będzie mówiła, powinien cię przeprosić, a powiedzieć ci duchową prawdę. Przeprasza ten, kto ma głębsze objawienie, a nie ten, kto jest winny. Przepraszają silniejsi, bo tylko silny potrafi zgiąć swoje kolana, kiedy jest niewinny. Uklęknij przed winnym. Uklęknij przed winnym. I niech Pan święci się i królestwo Twe w mocy objawia się. Chwała Twa wznosi mnie, Król, ja Twe. Yeah.
namaszczenie, namaszczenie, namaszczenie. Thank you.
patrzą wzrok ludzi w kościele. Wiedzą, że jeśli się modlą i trwają w wierze, to te rzeczy już zaistniały. Niech ich nie zwodzi, Ojcze, ich wzrok. Ja związuję każdą demoniczną siłę utępienia ludzi, każde zwiedzenie odwracające wzrok od wiary, kierujące na to, co się dzieje wokół. Dziękujemy Ci, że zbawienie
kierować tam. Ty i tak idziesz wysoko. Nie bądź się. Idziesz wysoko, po prostu idziesz wysoko. Ale patrz na to, co jest teraz. Teraz dzieje się. Dziękuję Ci, Jezu. Za to, co jest teraz. Dziękuję Ci, Jezu. Za to, że mam co jeść. Dziękuję Ci, Jezu. Że mam gdzie mieszkać. Dziękuję Ci, Jezu.
wdzięczny. Rozwijaj proste dziękcznie. Chcesz rzeczy wielkich? Będziesz miał wielki. Będziesz miał wielki. Jak się wchodzi na wielką górę i się potem spojrzy w dół, to się okazuje, że życie jest w dolinach. Życie jest w dolinach. Trzeba zrozumieć, że życie jest w dolinie. I nie bać się tego. Kiedyś dawno temu, za czasów Aleksandra Wielkiego, był na jednym ze zdobytych przez niego terenów pewien mężczyzn. Aleksander Wielki postanowił do niego pójść. Stanął przed nim i powiedział do niego: mędrcze. On siedział sobie pod murkiem. Jestem Aleksander Wielki. Co mogę dla ciebie zrobić? A on spojrzał i mówi: przesuń się trochę w prawo, by mi słońce zasłonić. Ten człowiek był spełniony. Jesteś spełniony teraz. Nie wtedy, kiedy coś osiągniesz w przyszłości. Nie gdy do czegoś dojdziesz. Nie gdy zewangelizujesz te tysiące, o których marzysz. Nie wtedy. Teraz. Teraz. Jak to dostrzeżesz, to bez żadnego problemu będziesz całe życie szedł do góry. Całe życie. I to nie będzie żaden kłopot. To będzie lekkie. Wspinaczka będzie lekka. Ale jak nie będziesz tak żył, nie będziesz dziękował za to, co jest, to będziesz ciągle patrzył w górę i się zastanawiał, gdzie to jest jeszcze, jak daleko, jak wiele mi potrzeba, kiedy dojdę, co mam jeszcze osiągnąć. Ja wszystko osiągnąłem. Ja dzisiaj wszystko osiągnąłem. Dlatego mogę sobie iść w górę i sobie tak będę szedł i nie będę się spinał. Święty Duchu, dziękczynienia, wypełnij ludzi. Wypełnij ludzi. Dziękczynienie też pozwoli ci na to, abyś powalił każde kłamstwo w życiu. Każde. Każde. Nieważne skąd ono wyjdzie. Czy z duszy, czy z zewnątrz. Thank you.
Ciebie. Nawet jeżeli trwasz już w wierze, ale Ty wiesz, że Twój stan jest taki, że musisz przyjmować kolejne dawki namaszczenia. Ja nie mówię do tych z Was, którzy wierzycie i nie potrzebujecie tego, ale jeżeli potrzebujesz dawek namaszczenia, niech one płyną. Halleluja. Uwalniamy kolejne dawki namaszczenia. W jej mózg, jej ciało.
Wziął na siebie twoje choroby.
na krzyżu Golgoty. Jezus Chrystus ogłuchł i zaniemówił. Jego ranami jesteś uzdrowiony. Kiedy tu przyjdziesz, położymy na Ciebie ręce i Boża moc przepłynie przez Ciebie. Nauczymy Cię też, jak wierzyć. Zapraszamy Cię. Dzięki. Ojcze, wywyższamy Ciebie. Dziękujemy Tobie, że Ty jesteś życiem, Ty jesteś światłem, Ty jesteś mocą. Nie ma drugiego takiego jak Ty, Panie. Nie ma drugiego takiego. Święty, 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 święty.
Twoją jeszcze raz przenikam. Ooh.
się pozmieniać obecność. Oh,
dziś porusza mnie. Każda Tobie myśl porusza mnie. Tak Cię kocham. Każda Tobie myśl porusza mnie. Ojcze, my usuwamy teraz napięcie. Wszelkie napięcie niech spadnie teraz. Spada napięcie teraz w imię Jezusa. Każda o Tobie myśl porusza mnie. Każda o Tobie myśl porusza mnie. Każda o Tobie myśl porusza mnie. Każda o Tobie myśl porusza mnie.